Cześć, dzień dobry w Szumi Lesie. Moi drodzy, ostatnio, jakiś czas temu pokazywałem Wam, jak sobie tam zrobiłem parapety z litych desek w środku w domu, z deski sosnowej, opalanej żywym ogniem i zaolejowanej olejem lnianym. No i mówiłem tam o tym, że to opalanie jest pewnym zabezpieczeniem drewna przeciwko właśnie podpaleniu późniejszemu. No ale powstała wątpliwość, zasiana przez koleżankę, pozdrawiam serdecznie, już tam wie kto pisał. Czy rzeczywiście ten olej lniany nie powoduje tego, że po opaleniu tej deski nasączenie olejem lnianym powoduje łatwopalność tej deski? Opalę bardzo mocno, wyszczotkuję i jedną deseczkę, taki kołek drewniany posmaruję olejem lnianym i później jak to już wszystko wsiąknie, czyli za dzień, za dwa, będziemy to po prostu podpalać jeszcze raz albo nawet od razu, po prostu żeby zobaczyć, czy od razu się pali, czy nie. Żeby zobaczyć, czy rzeczywiście olej lniany powoduje to, że drewno będzie się więcej paliło. Jest szczotka druciana, ale potrzebuję do tego dwóch rąk, więc muszę kamerę odłożyć chyba. I mam już dwa kawałeczki bardzo mocno wyszczotkowane. Tak widać, że tutaj widać tę strukturę drewna, jeśli kamera mi ustawi tu ładnie ostrość. Już maluję, zbuntował mi się pędzel, słuchajcie. Ja tym pędzlem wcześniej olejowałem drewno i tak zesztywniał. Myślałem, że olej to olej, że on tak nie będzie sztywniał. Będzie się cały czas trzymał jakiś taki miękki, ale jednak. Dobra, słuchajcie, pyknąłem tak i ja od razu sprawdzę, że ten olej się tu jara, tak? Niby się na chwilę podpala, ale jednak za chwilę gaśnie. Krawędź się przez chwilę mocniej paliła. No ale nawet świeża warstwa tego oleju nie za bardzo się chce palić. Ponieważ ja tutaj trochę zniszczyłem, to ja jeszcze raz to przetrę. I teraz pomalujemy olejem. Poczekamy aż wsiąknie, pomalujemy drugi raz, poczekamy aż wsiąknie, pomalujemy trzeci raz i dopiero wtedy będę wiedział, tak jak mam parapety zrobione, to tak samo będzie się to zachowywać po prostu. Olejuję, powiedzmy, że to jest dopiero pierwszy raz, tak? Pyk, delikatnie, niedużo, małymi warstwami to się robi. No i mamy drugi dzień. Moi drodzy, przeniosłem się do środka, bo tam za duży wiatr troszeczkę jest. 4 razy mi się udało to wczoraj pomalować. Od ostatniego malowania mija jakieś 15-16 godzin. Takie palenie, powiedzmy kilka minut, kilkanaście, no z węgla to i to się nie chce za bardzo palić, bo dopiero teraz, jak widzicie, tutaj zaczyna się psuć jakby struktura taka ładna, zaczyna pękać. Dopiero jak popęka i dopiero jak wejdzie pomiędzy te szczeliny tutaj ogień i tlen ma jak się dostać, bo na płaskiej powierzchni nie bardzo, to dopiero się zacznie to rzeczywiście palić mocno. Aczkolwiek im bardziej wyszlifowany ten klocek, im bardziej opalony i gdzie pozbędziemy się takich, jak tutaj widać, takich farfocli, takich malutkich trocinek, takich no kawałeczków drewna, to po prostu nie ma się co jakby palić. Dobra, no przechodzimy do drewna zaolejowanego. Przez
Mniej więcej podobną ilość czasu podpalałem. Jak widzicie, palą się tylko te boki, które tutaj właśnie, no, błąd zrobiłem, że nie opaliłem. Środek gaśnie, można powiedzieć, że w pewnym sensie zachowuje się bardzo, bardzo podobnie do tego. Moi drodzy, dlatego tak ważne, a widzicie, też już gaśnie troszeczkę, wystarczy, lekki wiaterek zawiał i tu mam okno otwarte też, także już zgasło. Także można powiedzieć, że na tę chwilę troszeczkę więcej się to pali z tym olejem niż bez niego, no bo są te elementy, które po prostu nie opaliłem dobrze, to mój błąd niestety, no i też ten olej jeszcze tam jakby, no nie, tak można powiedzieć, nie skrystalizował się, on jest cały czas płynny, on ledwo wchłonął się tutaj w warstwę wierzchnią. Jeszcze jakby poczekać kilka dni czy nawet miesięcy, to ten olej będzie po prostu stwardnieje i nie będzie tak chętnie wychodził. On się zachowuje troszeczkę podobnie do tej żywicy, która niby jest w drewnie, niby drewno suche, ale wychodzi na wierzch podczas temperatury. Natomiast jak widzicie, no nie pali się to dalej. Chciałem wam jeszcze dwie rzeczy pokazać. Tak sobie siekierką tu obrąbałem taką płyciutką, taki płyciutki otworek, stawik taki. Wlejemy tutaj troszeczkę oleju, zobaczymy, czy łatwo go podpalić w formie takowej. O, kurde, żebym się nie rozlał, trochę za dużo wywlałem. Na razie się nie chcę podpalić. Jeszcze nie. Chyba teraz się zaczyna podpalać w końcu. Zaczynamy frytkami jechać. Drewno się zjarało spodem tutaj, chciałem tutaj, gdzie jest jego mniej, może bardziej się zajmę. Ciężko go podpalić, dziada jest. Gotuje się tylko. O, wreszcie się podpalił. No to już wyłączam, bo podpalił się to, znaczy drewno się podpaliło. Te miejsca, co, to nie olej płonie, tylko drewno. W tych miejscach, co mówiłem, że właśnie porobiłem zadziory siekierą. No ale jest teraz szansa, że rzeczywiście będzie się palić, bo będzie to drewno działać trochę jak taki właśnie ląd, gdzieś ten knot w zniczach, że będzie zasysał ten olej. W międzyczasie mogę wam jeszcze coś powiedzieć a propos szmatki tego oleju lnianego, ponieważ to doświadczenie już robiłem. Otóż nakładanie oleju lnianego można sobie robić na przykład szmatką albo pędzlem. Ja akurat robię pędzlem, bo mi jest szybciej, ale częściej jakby tak się poleca takie wcieranie szmatką. I teraz to jest niebezpieczne, o tym informują producenci olejów, żeby taką szmatkę, która jest nasączona olejem, po prostu od razu samemu spalić albo wyrzucić gdzieś. Może dojść po prostu do samozapłonu. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Widocznie jakiś proces chemiczny przechodzi tam, który no po prostu może do tego doprowadzić. Przy spalaniu oleju lnianego wydzielają się różne szkodliwe dla człowieka substancje, także trzeba na to też uważać, że się z tym olejem po prostu nie bawić, nie robić nie wiadomo czego tam, i jeżeli rzeczywiście jest jakiś pożar w domu, no to oczywiście nie jest tak, że tam się sztachnie człowiek raz i od razu w ramy wywali, za przeproszeniem, no ale jak będziemy tego wdychać dużo, możemy się nawdychać tam między innymi tlenku węgla, no i to może być niebezpieczne, dlatego chcę wam tutaj po prostu też pokazać, że to taka nasączona tym, no wystarczy chyba już. Myślę, że teraz się łatwo podpali, bo są elementy suche, a to jest łatwopalne, natomiast tak jest całkowicie nasączona, no to ciężko ją rzeczywiście podpalić, tę szmatkę, ale później się pali długo. To były elementy suche, więc się podpaliły od razu, tak? Proszę. Aczkolwiek tutaj tym ogniem nie zajmuje się to dalej. Widzicie, jak się pali mocno?
Z tymi szmatkami rzeczywiście trzeba uważać. No tutaj głównie pali się w tej chwili szmatka, a to co jest suche bardzo zajęło się szybko. A olej po prostu będzie jakby ten ogień no, utrzymywał. Tutaj jak widzicie nie zapaliło się dalej, jakby ten olej się tutaj nie pali wszędzie, tylko w tym miejscu, gdzie to drewno się zajęło. Nasączona miękka jakaś materia, nasączona tym olejem, rzeczywiście pali się i to dosyć mocno i podejrzewam długo, bo już kiedyś to robiłem. Natomiast drewno, pomimo że jest tutaj nierówne, pomimo że tego oleju tutaj wlałem nawet chyba więcej niż tam, no jak widać ten ogień po prostu przygasa. Podejrzewam, że za moment zgaśnie to drewno w ogóle. Także widzimy olbrzymią różnicę, że ten sam olej, który gdzieś jest właśnie, ma taki nośnik, że tak powiem, dla siebie, to wtedy się pali. A przy drewnie, no widzicie, że zaczyna gasnąć samo. Coś się tam próbuje palić, ale tu już jeden płomienik zgasł, drugi tak samo. Żeby ten olej rzeczywiście się palił, to trzeba mu zapewnić taki właśnie nośnik tej palności, taki element, który ma gdzieś dookoła siebie dużo tlenu, który nasączy się tym, czyli jakiś materiał. Nasączone jakieś, nie wiem, ubrania tym olejem, nie wiem, łóżko czy coś, to by się jarało i to długo. No ale przecież nikt tego oleju do takich celów nie wykorzystuje. A przy drewnie, jak widzicie, no nawet takim podziabanym, nawet ono jest mega suche, to trzeba też podkreślić, bo to leży tutaj 2 lata minimum. I też ważne, jak opalacie, byście się decydowali, to zobaczcie, tu mam gładko, nie? Fajnie. Ale na przykład tutaj mam takie przerwy. I warto tym palnikiem, ja już teraz nie będę robił, bo już mam to oszlifowane ładnie. Warto tym palnikiem po prostu walić w te szczeliny jak najwięcej, żeby tam się wypaliło wszystko. Moi drodzy, dlaczego tu jest tak okopcone? Tu jest na przykład czysto, ściana tu, tak? Tu jest brudno. Czemu? Bo tu sęk jest. Tu to samo. Sęk. Sęk. Wszędzie wokół tych sęków się po prostu paliło dłużej. Tu nawet kawałek taki mocniej się zjarało, tak? Opalałem mocno te sęki. Jeżeli widać na ekranie, mam nadzieję, to tutaj się zrobił taki rowek na skraju tego sęka. Właśnie przez to, że ta cała żywica stamtąd po prostu wyfrunęła. To samo jest o tutaj. I to jest bardzo ważne. Te szczeliny wszystkie takie wypalić tam ile się da, bo takie kawałeczki drewna jak tutaj mogą... Ja tu bardzo mocno wypalałem, on się dziad nie chciał spalić, tak? Ale no, jeżeli się uda, to spalić jak najwięcej, bo po prostu one... To są miejsca, gdzie wchodzi na przykład tlen tutaj, tu jest mały opiłek, tu wychodzi tlen i po prostu się potrafi to jarać. Także moi drodzy, podsumowując eksperyment, lubię takie rzeczy robić, mam nadzieję, że wam pomagają troszeczkę w podejmowaniu jakichś decyzji i w, no, w ogóle w rozszerzeniu wiedzy. Uważam, że warto w domu drewno opalać, jeśli chcecie mieć jakieś takie bardziej naturalne metody impregnacji tego drewna, to warto je opalać i również myślę olejować, dlatego że ten olej zawsze zabezpiecza też przed różnymi grzybami, pleśniami, jakimiś takimi zmianami. Oczywiście drewno musi być suche, to też żeby nie było tak, że ktoś sobie kupi tarczycę budowlaną, pierdyknie jakiś kawałek tam ściany i od razu wszystko zaolejuje, no bo to nie jest najlepszy pomysł, prawda? Natomiast też nie jest dobry pomysł, że jest niezaimpregnowane i czekamy, aż wejdzie jakiś grzyb. Więc bardzo ważne jest to, żeby kupić sobie wcześniej, żeby to wszystko mega powysychało na wiór i żeby dopiero najlepiej oszlifować, opalić, moim zdaniem mocno. Oczywiście nie każdemu musi się podobać ten efekt, prawda? Niektórzy wolą tak lekko popalone drewno, ale ja uważam, że warto opalić jak najmocniej, do tego wyszczotkować dobrze, potem jeszcze zwykłą szczotką czy nawet szmatką, żeby już nie brudziło i zaolejować, bo to tworzy pewną barierę dla tych wszystkich różnych takich no, nieproszonych gości. Czy ten olej tworzy większe niebezpieczeństwo pożaru niż gdyby to drewno nie było zabezpieczone tym olejem? No według tego doświadczenia wyszło mi na to samo, tak? Myślę, że tak samo jest ze wszystkimi innymi środkami ochrony drewna, takimi chemicznymi, w których jest napisane, że normalnie jest to materiał palny, ale
jak pomalujecie, jak to wchłonie się, jak to tam się trochę tak skrystalizuje, czy nie wiem, co to tam dokładnie robi, odparują te wszystkie różne smrody, jakby no nie tworzy to większej palności tego drewna, przynajmniej według moich tutaj obserwacji, doświadczeń, zresztą nie tylko tego, ale wcześniej już też robiłem. Proszę tego nie brać jako, wiecie, prawda objawiona przez jedynego mądrego, bo to są moje doświadczenia, ja wam je po prostu tylko przekazuję, ale tak one wyglądają, że dodatek oleju lnianego do drewna nie spowodował u mnie większej palności, może nawet i zmniejszył tę palność. Ciężko mi to już określić, bo aż takich laboratoryjnych badań tutaj nie jestem w stanie przeprowadzić. W każdym razie olej o tyle ciekawszy, dlatego się na niego zdecydowałem, że ten olej przecież można pić, tak? Znaczy nie wiem, czy każdą formę tych olejów, bo to różne też czasami są, nie mówię o lnianym, tylko ogólnie, że jedne są spożywcze, inne do czyszczenia i tak dalej, tam różne środki, więc nie wiem, czy przy oleju każdy olej lniany można sobie po prostu, że tak powiem, usmażyć coś na nim, czy tam dodać do sałatki, ale no jest to też olej jadalny w większości przypadków chyba, nie wiem, czy wszystkich właśnie. Także nie ma się czego obawiać. Nie ma się czego obawiać, że się coś wdycha. Oczywiście przy paleniu się jakieś tam, jak powiedziałem, gazy wydziela z siebie również tlenek węgla. No ale moi drodzy, tlenek węgla też ze samego spalania węgla czy drewna może się wydobywać. Jak się nam podpali mebel, który mamy ze sklepu, z płyty wiórowej poklejonej nie wiadomo czym, z jakiego, nie wiadomo jakiego drewna, no to też może być problem, prawda? Także myślę, że nie ma co tu się jakoś wielce przejmować, bo jak człowiek będzie tak już, mówię, ja to zawsze tak mówię, żeby no jakby zabezpieczać się na różne sposoby, ale też nie zakładać 5 kondomów, bo to trochę już jest przegięcie, nie? Powiedział ojciec trojga dzieci. Dobra. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie. Jak macie jakieś porady, macie większą wiedzę ode mnie, to podpowiedzcie ludziom, niech się tak nie obawiają po prostu tego wszystkiego. No i tyle. I do zobaczyska w jakichś innych eksperymentach może. Pa, pa!